witam serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem takim mieszanym, zbiorowym, tak to nazwijmy, trochę może vlogowo, może trochę. Chcę Wam pokazać, co dostałam, pochwalić się i poprawić sobie humor. Dobra, chciałabym Wam pokazać, co dostałam. Dzisiaj miałam taki kiepski dzień, bo oczywiście problemy jakieś nastąpiły w związku z remontem, ale przychodzę do domu, a tutaj dwie paczuszki. Dwie! Słuchajcie, no zaskoczona byłam bardzo. Pierwsza paczuszka to od Kasi. Zobaczcie. Jaki kocior! To Sońka, ale w ogizmo, nie? Ekstra. Piękną karteczkę dostałam. Już tu wszystko pomieszałam, ale pokażę Wam. Zaskakującą rzecz. Po prostu... Oj, wiesz co ja lubię. Widać? Mam nadzieję, że widać. Piękna czerwona torba z takimi zamyczkami. Ja ją uwielbiam, bo tak szukałam czerwonej torby. Dziękuję Ci, kochana. Ja szukałam czerwonej torby, nigdy nie mogłam znaleźć takiej czerwonej, fajnej, która oddawałaby mój charakter, że tak powiem. Ta jest wyśmienita, ekstra. Ach, super. Zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia. Co jeszcze dostałam od Kasi? Tutaj dostałam ster na nowy. Czekajcie, tylko odwrócę na drugą stronę. Koszulkę. W kolorze czerwonym oczywiście, moim ukochanym. Też super, ekstra, świetna. Uwielbiam czerwone. Tam dwie maseczki z Nonicare. No oczywiście u mnie dalej nie ma Nonicare w moim Rossmanie w Ostródzie. Muszę jechać aż do Olsztyna, żeby dorwać te maseczki. Tak więc dziękuję, kochana, naprawdę się przydadzą. BB, różana szminka do ust. BB, genialna sprawa, też powiem szczerze, rzadko gdziekolwiek widzę BB. Kiedyś raz miałam i wiem, że była super. Niemcy bardzo kochają podobno BB i skoro kochają, to wiedzą, co kochają. Coś dobrego. I dostałam jeszcze jedną fantastyczną rzecz. Active Vitamins z kompleksem witamin A, E i C. Mango i papaja. To jest najlepsze. Jest to witaminowy shower gel, czyli żel pod prysznic, który nieziemsko pachnie. Uwielbiam takie zapachy. No, ja wącham, nie? Dziękuję Ci, kochana. Nie widziałam, powiem szczerze, Roxy z tym kompleksem witaminowym, ale słyszałam dużo dobrego o tym właśnie szamponie, żelu. Przepięknie pachnie. Dziękuję, dziękuję. No i dobra, moi drodzy, to jest pierwsza paczka. Druga paczka. Ja przepraszam Was, że tak się chwalę, ale muszę podziękować tutaj właśnie z tego miejsca Kasi i Hani. Jesteście kochane kobiety. Naprawdę jesteście wspaniałe. Wiecie, jak mi poprawić humor. A szczególnie dzisiaj. Od Hani natomiast dostałam taką piękną płaszkę. Genialna. Płaszka. Czekajcie, co poprawię. Nie zostanę w niej. Piękna płaszka, która oczywiście... Nie wiem czym, ale przepięknie pachnie. Tu dostałam szampon do stosowania na sucho z Naturii. Pierwszy raz coś takiego w ręku mam. Zobaczymy, zaraz skorzystamy, bo te moje włosy to takie coś... Teraz jak się czapki nosi, to dosłownie powinnam chyba codziennie myć głowę, a nie jestem za tym, żeby myć codziennie głowę, bo spłukuje się tu ochronną warstwę jednak i... No dobra, tłuste, bo tłuste jakoś tak w miarę przeżyją te dwa dni i po dwóch dniach można wymyć. Ale nie częściej, bo naprawdę to w moim przypadku się nie sprawdza. Dobra, dalej. Woda termalna z La Roche-Posay. La Roche-Posay podobno bardzo dobra firma i chyba będę musiała się na nią przerzucić, tylko że pieniędzy nie ma. Bo bardzo podobno dobra jest dla uczulniowców i tak dalej, a ja chyba zaczynam mieć skórę wrażliwą. Lata lecą i się zmienia. Kilka próbek. Czekajcie, wyciągnę. Co ja tam mam? Co ja... O Jezu, tu jeszcze jakaś próbka. Szalona, szalona.
Zaczniemy od tego. Kredki. Kredki, brązowa kredka. Sens do oczu. Taka czerwona kredka z... Znaczy czerwona to jest taka... Taki pomarańcz bym powiedziała, nie czerwień. Świetny kolor. Widać? Nie widać? Świetny kolor będzie. Niebieska Catrice. Nawet nie wiedziałam, że tak Catrice ma takie kredki. Genialna sprawa. Piękna niebieska. Oj, ty Haniu, to ty naprawdę ty wpadasz na pomysły genialne. Widać niebieski? Nie widać. Mam nadzieję, że widać. Aha, właśnie się kończy kredka niebieska, a tutaj... Ach, kochana. I tutaj jest do brwi taka... Nie, do brwi to jednak... No, dobrze. Taka brązowa. Z takim grzybyczkiem. Super. Dodałam też maskara Extra Volume z Yves Rocher. To chyba jest jakaś tam próbka, czy jakoś tak? Nie wiem, czy to tak oryginalnie wygląda. Taka miniaturka. Ma mega szczotę. Pierwszy raz taką szczotę będę mieć. I takie dziwne włoski na tej szczocie. Coś mi tu lata. Z Rola Studio Secret Professional Smooth coś tam, primer, base, coś tam. To chyba jest baza pod podkład. Tak mi się wydaje, jeśli ktoś wie. Haniu. Halo, Haniu. No dobra, i tutaj cienie. 3 z Catrice, 1 z Inglota. Wyglądają tak. Przepiękne. W ogóle fajne te opakowanie jest. 010 The Session Must Have. Seasons. Seasons, przepraszam. Dawno angielskiego nie używam. A to jest... to jest, moi drodzy... tylko tu się chyba z tego starło. Czekajcie. No. Odczep się. No, dobrze mówię. Dobrze myślałam. The Body Shop. Taki miodek brązujący. O, tak to nazwijmy. Miodek brązujący. Chociaż. No. Nie zobaczycie tego na ręku. Ale przepięknie. Nie zobaczycie tutaj. Delikatny jest. Ja bardzo takie właśnie lekkie brązery bardzo lubię, bo niestety ja mam taką, a nie inną karnację i sobie nie poradzę z innymi ciemniejszymi brązerami. No i na koniec tada! Sleek Nude Collection All Natural, czy jak to tam się zwie. No, jestem w szoku. W szoku jestem wielkim. I Jezusu, przepiękne te cienie. Marzyły mi się, słuchajcie, naprawdę marzył mi się. All Natural ze Slika, o. A tutaj proszę. Nie mam już palców. No dobra, kilka pokażę wam cień. Nie wiem, czy widać. W moim aparacie są przepiękne cienie, a Hania to jest po prostu taki święty Mikołaj, który wie o wszystkim. Kocham cię, kobito, kocham cię. Jeszcze trochę biżuterii. A, jedną to już mam oczywiście na sobie, taką piękną, potrójną brązoletę. Super kolczyki. Czekajcie, tylko się po... No, odplej się. O. Raz, drugie. No, oni się, patrzcie, zaplątały się. Dwa. I takie coś. Takie skrzydełko. Tutaj.
tutaj z takimi diamencikami. Ekstra. Też to od razu, chociaż za dużo będzie to i to na szyję. No i to. Zamknij się tu. O. Tu. Zobacz, to... Nie, to będzie... No dobra. To jakoś tak. No. Wszystko wam pokazałam? Wszystko wam pokazałam. O, tu jeszcze jeden jest kolczyk. Od Bary. Jestem mega, ale to mega, słuchajcie, zadowolona, szczęśliwa. Teraz będę leżeć i patrzeć na to wszystko. Obłożę się tym i będę wchłaniać to. Szczęśliwa i naprawdę w niebo wzięta. Dziewczyny, po prostu jesteście mega, mega, mega. Tak mi poprawiłyście humor i cały tydzień. A było tak ciężko, że po prostu... Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za życzenia urodzinowe, za prezenty kochane. I za wszystko, wszystko, wszystko. I za te paczuszki, i za to. No za wszystko. Naprawdę jesteście wspaniałe. Dziękuję wam serdecznie. No nie wiem, nie wiem jak odwdzięczyć się. Jesteście kochane. Ubóstwiam was. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich widzów. A w szczególności właśnie moją Kasię i Hanię, które są the best. Ściskam, całuję. Pa!